prawdy. Nie ma pewnie słów, które opisałyby te uczucia. Nie, nie, zaraz, zaraz, drodzy panowie. Ależ jest takie słowo bardzo trafne. Dobrze mówię? Powiedz im jakie. Pewnie. To superkalifragilisticexpialitycznie, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. Już mówić się wstydziłem, kiedy miałem 7 lat, więc tata ciągnął mnie w nos, bo synek miało być chwat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić w głos. O, superkalifragilisticexpialitycznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. Jampalalej, 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 jampalalej. I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest. Królowie, maharadże, cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Superkalifragilisticexpialitycznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. Powiedzieć w smak, czyli nie cztery jajce, kto li zdawali karepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda? No, chyba nie wiem. Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz. O tak! To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je. Na przykład? Tak? Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie. To superkalifragilisticexpialitycznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. Superkalifragilisticexpialitycznie.